Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Pamiętną noc. Pamiętną noc po morderstwie mnie, Jezusa Nazaryjskiego. Ciało moje zostało spalone. Też ludzie ziemskie ciało czciliby jak relikwię, a tego bez chcenia było. Pod tym względem ziemscy ludzie zachowywali się jak cmentarne hieny. Dziś pod różnym pretekstem robią to samo. Brak zrozumienia, że ciało ziemskie musi powrócić z powrotem do ziemi. Taki jest naturalny proces rozkładu. Ale ziemski człowiek kości postawiłby sobie w pokoju, w gabinecie oświetlonej i wszystkim pokazując, biłby przed kośćmi pokłon za pokłonem. Parodia i farsa taka wystarczy, że odbywa się w muzeach i kościołach, a tego wówczas chciano uniknąć. I powstała legenda, kościelny dogmat, że ja, Jezus Chrystus z Nazaretu, zmartwychwstałem wraz ze swoim ziemskim ciałem. Nawet dzieci wiedzą, że ziemskie ciało po odejściu jest chowane do ziemi, a zmartwychwstanie jest naturalnym procesem, który musi zgodnie z prawem Bożym nastać, lecz bez dotyczenia ziemskiego ciała i nigdy dotyczyć będzie. I tak Kościół na własne potrzeby tworzy podstawy swojej wiary i każe w nie wierzyć ślepo, wbrew prawdzie. Na takich podstawach dogmatycznych buduje się od około 2000 lat. Wystarczy świeży podmuch prawdy, a taka budowla chwiejąca musi się rozpaść, przygniatając tych, którzy zaufali Kościołowi, ślepo pomijając prawa Boże. Wiele osób po ziemskim odejściu swoich bliskich, po pochówku, wyczuwa jeszcze długo obecność ducha. Ludzie będący w bólu ziemskiej rozpaczy nad odchodzącym mogą bliskiego zobaczyć, lecz ujrzeć mogą go w otoczce subtelno-materialnego ciała, które jest z innej materii, subtelniejszej. Określenie lekkie i przezroczyste będzie bliskim rzeczywistości. Ale to zero oznacza, że wykopano z ziemi ciało, lecz nastąpiło zmartwychwstanie, czyli człowiek, który jest duchowy, opuścił swoje ziemskie ciało i dalej żyje. A wszystko jest zawarte w Bożych prawach. Tu dotyczy reinkarnacji. Pozostawmy ten temat. Dogmaty kościelne zawsze były dalekie od prawdy. Służyły i służą Kościołowi. Nigdy Panu. I tak Kościół stał się sługą ciemności i porwał ze sobą wielu i chciałby porywać nadal, lecz na nich wszystkich nastąpi długa noc, tak ciemna jak ich ślepa wiara. Otrzymają to, na co tak długo pracują, lecz bez wysiłku są sami, aby wszystko dokładnie zbadać, sprawdzić, czy aby tak jest. Nadejdzie taki dzień, że ogarnie ludzi rozkładu cień, a ich strach i przerażenie będzie takie, jakiego jeszcze bez doświadczenia byli. I w tym wszystkim poznają swoje złe wybory. Lecz na poprawę czasu ziemskiego brak będzie. Już go zużyli, przeznaczając go ciemnością, więc giną, tak jak sami tego chcieli, swoją mętną, ślepą i złą wiarą kościelną, opartą na mylnej religii i fałszywej tradycji. Ich imienia już odchodzą, zostały wymazane, aby o nich już nikt pamiętał. A wszyscy ci, co myślą inaczej i prawdy szukają poważnie, mogą mocno pracować nad sobą duchem. Dzień sądu wiele lat temu nadszedł wraz z wolą Bożą na ziemi. Teraz przyszedłem, aby dzieła dokończyć zgodnie z Bożym prawem. Wszystko wokół to potwierdza. Wystarczy patrzeć. Bez szukania Pana jesteście. To rozpacz, przerażenie, ból i zatracenie was spotka. Wielu już spotkało. I tak czas sądu się wykona.